Obietnice, obietnice. Super Eddy broni ogrodu przed latającymi spotkami. I potworami. Używa swych mocy, aby... Narobić bałaganu? Narobić... He? Obiecałeś, że tu posprzątasz. Pewnie, tylko najpierw muszę... ocalić ogród przed potworami z kosmosu! A my musimy ocalić ogród przed tobą! Nie jest tak strasznie! Wow! Kto to zostawił? To ty! Dobra, zaraz posprzątam. Tylko muszę zrobić jedną rzecz. Czyli co? Wybrać się na wyprawę do dżungli! Hej, słuchajcie! Kto chce pójść ze mną do dżungli? Ja chcę! Super, chodźmy! Nie, ja chyba zostanę. Ja też. Co? Będzie zabawa! Zgoda, idę z wami, ale później tu posprzątamy. No pewnie! Obiecuję! Grajcie, Ziggy! Hej, hej, już zaczynamy. Przygody czeka smak. I wszystkich was zapraszamy. Śpiewajmy razem tak. Śpiewajmy tak. Razem tak. Śpiewajmy tak. Razem tak. Śpiewajmy tak. Hej, hej, już zaczynamy. Wszyscy razem wyruszamy. Przygody czas. Zaprasza was, więc chodźcie razem. Zaczekajcie! Hej, czy to nie jeden z królewskich strażników? Przepraszam, przepraszam, strasznie się śpieszę. Muszę zatoczyć to jajo aż do kamiennego tronu. Dlaczego nie możesz go zanieść? Biegać potrafię. Noszenie... jest już trudniejsze. O, gdybym tylko spotkała tu grupę dzielnych pomocników, którzy chcieliby je potoczyć. To my! Możemy ci pomóc! O, możecie? Możemy? Pewnie, to chyba nie trudne. O, będę taka wdzięczna. Zajmiecie się nim, prawda? Jest niezmiernie delikatne i wrażliwe. W końcu to jajo. Spokojnie, Super Eddy się tym zajmie. Obiecuję, że będę o nie dbał. O, dziękuję. Daleko do tego tronu? Kawałek. Jak daleko? Widzicie to wysokie drzewo tam w oddali? I wzgórze za nim? To tam w okolicy. O, a mówiłam o kamiennej ścieżce i przewróconych drzewach? Muszę lecieć. Żegnaj, moje małe, nie wykluwaj się tylko. Wiem, czego nam trzeba. Pojedziemy do kamiennego tronu. Oto nasz specjalny ekspres. Jedźmy ostrożnie i wolno! Icha! Eddy, zwolnij! Pamiętaj, że z tyłu wieziemy jajo! Spokojnie! Super Eddy jest zawsze gotowy i wie, co robi! Koniec drogi! Mamie, mamie! O, a jednak nie. Super Eddy na ratunek! Co na zimną poranną rosę się tutaj dzieje? Spróbujcie tego, małpki! O nie! Eddy, obiecałeś, że będziesz uważał na jajo.
Pamiętasz? Spokojnie, to tylko małpki. Co mogą zrobić? Widzicie? Chodźmy już, Eddie. Weźmy... Eddie! Tylko rzucamy. O-o. Za tym jajem! Ktoś pamięta? Chyba było różowe. Tak, w niebieskie kropki. To prawda. Z czerwonym paskiem. Musi być gdzieś tutaj. Znalazłam. Dobrze. Świetnie, Tesso. Ja wezmę. O nie. O co wam chodzi? Cały czas je niosłem. Tak, i przez to prawie pękło. Od teraz będziemy o nie dbać wszyscy razem. Macie rację. Myślę, że trochę przesadziłem. Będę bardziej uważał. Obiecuję. Ha? Lepiej już chodźmy. To jajo się zaraz wykluje. Tylko jak zdążymy z nim do tronu, żeby nam nie pękło? Wiem jak. Ale będziemy potrzebowali gałęzi i dużo liści. Ta chyba będzie dobra. Chyba w samą porę. Jej, małe strusie są takie śmieszne. To nie jest mały struś. Myślisz, że to dinozaur? Wygląda jak wielki zielony kurczaczek. Myślę, że to aligator. No, no, ależ wy macie wyobraźnię. A oto jej wysokość, królowa. Wasza wysokość? Moje słodkie maleństwo jest całe i zdrowe. Więc to było twoje jajo. Oczywiście. Ci dzielni pomocnicy przenieśli to jajo za mnie. Dotrzymali swojej obietnicy, królowo. Jestem wam wdzięczna. Super Eddie znów uratował świat! Znaczy, Super Eddie nie dałby rady bez przyjaciół. To oni mi w tym pomogli. W takim razie wszyscy jesteście zaproszeni na przyjęcie, by świętować narodziny mojego maleństwa. Hurra! Ach, pyszny zimny napój. Tego mi było trzeba po takim długim spacerze. Eddie? Chyba chciałby się napić. Eddie? Eddie? No proszę, mój mały. Eddie ma nowego przyjaciela. Eddie? Tylko popatrzcie. Spokojnie, Sophie. Tym razem posprząta. Super Eddie zawsze dotrzymuje obietnic. Dotrzymujesz obietnicy i to bardzo dobrze, ale jeśli zwolnisz, to ci pomożemy.
Pewnie. Powoli jak żółw. Zmiany wcale nie są złe. Wody, wody. Dobry Eddie, grzeczny piesek. Mam dla ciebie wodę. Lepiej? Tak. Ale gorąco. Jakby było 1 000 000 stopni, prawda, Kobi? No tak. Chyba tak. Chyba tak? Co się stało, Kobi? Właśnie dowiedziałem się strasznej rzeczy. Jakiej? Masz na nas alergię? Nowe prawo zabrania tańczyć? Na ziemi skończyło się masło orzechowe? To coś jeszcze gorszego. Gorszego? Powiedz! Proszę! No weź! Wyprowadzam się do nowego domu. O nie! Ale... Kobi! A co z Sigim i zespołem? A piesek? A my wszyscy? No i nasze przygody! Tak! Mieszkałem tu, w moim pokoju, całe życie, od urodzenia. To po prostu był mój dom. O, Kobi, tak mi przykro. To najgorsza wiadomość na świecie. Hej, może zrobimy coś, co nas rozweseli? Tak, ruszajmy na przygodę! Wybierzmy się gdzieś, gdzie jest zimno. Do Śnieglandii! Brzmi wspaniale, prawda, Kobi? Chyba tak. Tak! Dalej, Kobi! Będzie super! No dobra. Hej, hej, już zaczynamy. Przygody czeka smak. I wszystkich was zapraszamy. Śpiewajmy razem tak. Śpiewajmy tak. Razem. No nie wiem. Nie mam ochoty na wyścig. Przepraszam. Widziałeś tu może jakieś drzewo? Ja chyba nie. A po co ci drzewo? Szukam sobie nowego mieszkania. Naprawdę? Dlaczego? Mama i tata przyprowadzili do domu młodszą siostrę. Nie ma mowy, żebym tam mieszkał razem z nią. Dlaczego? Zwariowałeś? Ciągle tylko mówią, że mała dzidzia to, mała dzidzia tamto, a ja byłem tam pierwszy. Ale młodsza siostra jest super. Pomyśl, czego możesz ją nauczyć. A pomyśl o tym, jaki robi hałas. Łe, łe. Czekaj. Spójrzcie na bałwana. Słuchajcie, pójdę sobie na krótki spacer. Dobra, na razie, Kobi. Wróć szybko. Hej, czekaj. Jestem Kobi tak w ogóle. Gabriel. No, a nie sądzisz, że rodzice będą tęsknić, jeśli się wyprowadzisz? Nawet nie zauważą, że mnie nie ma. Chciałbym, żeby wszystko było tak jak kiedyś. Nie lubię żadnych zmian. Tak, ja też nie. Znaczy... Tak. Ła! Ojcz! Wybacz! O, spokojnie! Przepyszna Śnieżka! Przepraszam, widziałaś gdzieś może jakieś wolne iglo? Chyba nie. A czemu? Ma w domu młodszą siostrę i nie chce z nią mieszkać. O, rozumiem.
Ja mam młodszego brata. Naprawdę? Tak. I to mój mały, największy przyjaciel. Że jak? Pewnie. Na początku było inaczej, ale to się zmienia. Cóż, ja nie lubię zmian. Zmiany nie są łatwe. Nie byłam szczęśliwa, gdy przeprowadziliśmy się tutaj z ciepłej dżungli. Przeprowadziłaś się z ciepłej dżungli tutaj? Tak. I myślałam, że będzie fatalnie. Ale wiecie co? Śnieg jest taki fajny, prawda? Nie było wcale łatwo zostawić stary dom. Rodzice powiedzieli, Śnieglandia to jest to. Tak już jest, świat zmienia się. Zmiana to dobra rzecz. Bo nowy świat lub siostra, brat twój rozweselą dzień. Zmiany nie są złe, więc nie martw się. Hej, Herbie! To jest mój brat! Czyż nie jest słodki? To fajnie całkiem jest, gdy tak się bawisz z rodzeństwem. Rodzice powiedzieli, że znów nas będzie więcej. Bo tak już jest, gdy świat zmienia się. Zmiana to dobra rzecz. Bo nowy świat lub siostra, brat twój rozweselą dzień. Zmiany nie są złe, więc nie martw się. Do zobaczenia, Herbie. Chodźcie, chcę wam coś pokazać. Świat zmienia się. A co to za miejsce? Oto Echo Canyon. Halo! Gdy się wsłuchasz, to usłyszysz głosy z całej Śnieglandii. To moje mama i tata. Wołają mnie, żebym wrócił. Brzmią, jakby się o ciebie martwili. Tak, cóż, może. Czy to moja siostra? To musi być ona! Ona! Chyba bardzo tęskni za starszym bratem. Myślę, że powinniście tam pójść i jej poszukać. Kobi, chcesz poznać moją siostrę? Ależ oczywiście! No, a co z poszukiwaniem iglo? Nie trzeba! Przyszły mi do głowy całkiem inne zmiany. Dzięki, Edno! Ale jesteś słodki! Jestem Kobi. Rodzina twojego przyjaciela cieszy się, że wrócił. A jego siostra jest taka miła. Może zmiany nie są takie złe? Tak już jest, świat zmienia się. Zmiana to dobra rzecz. Bo nowy świat lub siostra, brat twój rozweselą dzień. Zmiany nie są złe, więc nie martw się. Pięknieje świat, gdy siostra, brat twój rozweseli dzień. Zmiany nie są złe, więc nie martw się. Hej, Kobi, kiedy dokładnie się przeprowadzasz? Już jutro. Ojej, nie chcę, żebyś jechał. A ja się nawet cieszę. Że co? Przecież już się nie zobaczymy. Zobaczymy. Ale będziesz daleko stąd. O,
O nie! Nie, nie, nie! Nie wyprowadzam się daleko! Tylko na drugą stronę ulicy! Na drugą stronę? Tak, dokładnie 22 kroki od starego domu. Ale będę tęsknił za sypialnią, za moim oknem, za szafą, za podłogą, za sufitem, za klamką i za rysunkami was wszystkich na mojej ścianie. To najmniejsze jabłko na świecie! Pokonać strach. Nie chcę spaść! Mam dosyć czekania. To tylko rozgrzewka. Peł, 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 peł. Mam cię! Zrywanie jabłek w stylu Tessy! To dzikie jabłko. Pewnie kwaśne. Wygląda na smakowite. Fuj! Jakie niedobre! Teraz mam jeszcze większą ochotę na pyszne jabłko. Może wybierzemy się tam, gdzie rosną największe, najlepsze i najpyszniejsze jabłka. Czyli gdzie? Na wyspę pełną jabłek. I to wielkich. Tak, wyspę wielkiego jabłka. Świetnie, chodźmy. Dobrze. O, hej Jack. Ruszacie na wyprawę? Chcemy znaleźć największe jabłko na świecie. Jabłka? Fuj. Co? Co złego jest w jabłkach? Nic nie wiesz o jabłkach? Słyszałem, że ktoś kiedyś znalazł w takim jabłku robaka. Robaka? Fuj. No, ohyda, nie? Cóż, na razie. Dalej, Tessa, chodźmy. Robaki, fuj. Hej, hej, już zaczynamy. Przygody czeka smak. I wszystkich was zapraszamy. Śpiewajmy razem tak. Śpiewajmy tak. Razem tak. Śpiewajmy tak. Razem tak. Śpiewajmy tak. Hej, hej, już zaczynamy. Wszyscy razem wyruszamy. Przygody czas. Zaprasza was, więc chodźcie razem. Ale tu cicho. I gdzie się podziały wszystkie jabłonie? Wygląda na to, że zostały wycięte na ogrodzenie. Ciekawe dlaczego. Spójrzcie, tam jest jedno drzewo. I to dopiero są jabłka. Stop! Nie dotykajcie jabłek. Chyba nie chcecie rozzłościć strasznego jabłka. Strasznego jabłka? O, to największe jabłko, jakie widzieliście. Jednego dnia to jabłko pożarło naszego przywódcę, szefa Bobra. To niemądre. Jabłka nie jedzą ludzi, ani bobrów. O, możecie się śmiać, ale szefa nie ma. Dlatego nie jemy już jabłek i zbudowaliśmy ten mur. Chroni nas przed strasznym jabłkiem. Nie wiem nic o takich jabłkach, ale wiem, że to wygląda przepysznie. Oto straszne jabłko! Fakt naukowy. Żadne straszne jabłko nie istnieje. Tak, jabłka nie straszą, są pyszne. No może poza tymi kwaśnymi. I tymi z robakami. Fuj. Myślę, że powinniśmy sprawdzić, co to za straszne jabłko. Właśnie, musimy pokazać tym bobrom, że nie mają się czego bać. Proszę, zabierzcie nas do tego jabłka. Tak, poszukamy waszego szefa. Zgoda, ale pożałujecie. A co jeśli to jabłko jest
straszne. I ma w środku wielkiego robaka, który je drażni. A jeśli jest coś gorszego od strasznego jabłka, to tylko wielki robak w środku tego jabłka. Tessa, mówisz tak samo jak bobry. Masz bujną wyobraźnię. O, czyżby? Zobaczymy. Wyglądają przepysznie. O tak. Tylko ich nie dotykaj. Czekajcie. Ostrożnie, straszne jabłko. Jest naprawdę ogromne. Ale nie wygląda bardzo strasznie. To ja na was zaczekam. Co na soczyste i słodkie owoce się tutaj dzieje? Tessa, nie podejdziesz z nami? Nie. Już nie lubię jabłek. Mają w środku robaki. Fuj. Nie chcę znaleźć robaka w jabłku. W ogóle nie chcę oglądać jabłek. Gdyby w jabłku siedział robak, byłaby dziura, przez którą by wszedł. A tu nie ma dziur. Na pewno. Możemy to zaraz sprawdzić. Uważaj, Sophie! Jabłko nie jest straszne ani głodne. Musicie to zobaczyć. Spokojnie, nie ma robaka. Daję słowo. Całe szczęście! Toczyłem to jabłko do domu, ale przygniotło mi ogon. I tu utknąłem. I to pan robił ten hałas? Tak, choć nie wiedziałem, że ktoś mnie słyszy. A teraz, jeśli możecie, proszę, zdejmijcie mi to jabłko z ogona. Uwaga wszyscy! Raz, dwa, trzy... Pchamy! Tak! Jestem wolny! Wolny, wolny, wolny! Pokonaliście straszne jabłko i uratowaliście naszego szefa! Straszne jabłko? Jakie straszne jabłko? Myśleliśmy, że szefa pożarło! Nie ma strasznego jabłka! Dobrze, że tam podeszłaś. Nie bałaś się? No, jednak trochę się bałam. Ale przyjaciele pokazali mi, że ten strach to tylko moja wyobraźnia. W podziękowaniu zapraszam was na coś wyjątkowego. Na szarlotkę! Ale pyszna. Najlepsze ciasto na świecie! Widzisz, to nic strasznego. I nie ma robaków, więc mogę jeszcze jeden kawałek? A teraz kolejna niezwykła przygoda Super Ediego! Wow! O, ratuj mnie! Ratuj! Jaki śmiałek ruszy mi na ratunek! Spokojnie! Super Edi jest super gotowy! Właśnie chce mnie poszreć jakiś wielki i włochaty potwór! Gdzie ta bestia? Tu, pod stołkiem. Mama.
To tylko pluszowy królik. Nie ma się czego bać. Tu jesteś, Puchuś. Wszędzie cię szukałem. Jak wydostałeś się z klatki? Baliście się tego małego, puchatego chomika? Wcale no, wiesz, nie. Już czas na twój obiadek. Różne formy uprzejmości. Przestało padać! Jej! Chodźmy! Patrzcie, to tęcza! Super! Yeah. Wow, ale piękna! Tessa, spójrz! Tak, tak, piękna. Ojej! I zniknęła! Aha, tutaj są. Musicie obejrzeć nową sztuczkę. Turbo obrót Tessy! Nie za dużo tu błoto jak na rolki? Rolki na błocie są świetne! Chodźcie, pokażę wam! Czyje to jest? O, to moje! Naprawdę? Ale różowy? Tak, super, he? Spójrz! Wyglądasz w tym jak statek kosmiczny. Tak! Muszę się odpychać mocniej. Tesso, to chyba nie zadziała. Pewnie, że tak. Śpiące ślimaki są dużo szybsze. Ja chcę wam pokazać sztuczkę. Chyba musimy poczekać, aż ziemia wyschnie. Albo wykonać sztuczkę o nazwie Nurkowanie w błocie. Hej, już wiem. Możemy się wybrać gdzieś, gdzie nie ma błota. Ale gdzie? Jazda po dżungli byłaby fajna. Jazda po dżungli będzie super! I tam pokażę wam moją sztuczkę. Zaczynamy przygody, czeka smak. I wszystkich was zapraszamy. Śpiewajmy razem tak. Śpiewajmy tak. Razem tak. Śpiewajmy tak. Razem tak. Śpiewajmy tak. Hej, hej, już zaczynamy. Już idę! Super! Dobra, to jadę! Turbo obrót Tessy! Mia, patrz! Skąd się biorą tęcze? Czy to ścieżka jednorożca? Pyłek wróżki? Ślady spełnionych życzeń? Nie. Promienie słońca świecą przez krople deszczu. To to samo. Hej, uwaga, popatrzcie! Raz, dwa, trzy, raz, dwa... Tesso? Co? Nigdzie nie pojedziesz. Tutaj też jest błoto. A moja sztuczka jest taka fajna. Wiecie, gdzie nie ma błota? Gdzie? Tam na tęczy. Na pewno jest płasko i twardo. W sam raz na rolki. Na tęczy. Dobry pomysł, Mia. A moja sztuczka wyjdzie jeszcze lepiej. Tylko jak się tam dostać? Jazda przez to błoto zajmie nam milion lat. Musimy się śpieszyć. Marzenia wróżko jednorożca nie trwają wiecznie. Może weźmiemy dżunglobus? Powinien przyjechać tu... Szybciej, szybciej, szybciej!
Trzymaj się! Zatrzymaj się! Co? Nie! Spójrzcie, to królowa dżungli! Coś jej się stało? Nic takiego. Chyba ma kłopoty. Powinniśmy jej pomóc. A no dobrze. Tylko błagam szybko. Pomocy! Spokojnie. To Super Eddy na ratunek! Myślę, że powinniśmy zrobić to razem. Na trzy! Jeden, dwa... Dobra, trzy! Trzymam nogę! Ja drugą! To do góry! Dziękuję wam! Udało mi się! Znaczy, nam się udało. Wszystko dobrze? Tak, już dobrze. Nie wiem, co się stało. Właśnie wędrowałam na tęczę i nagle zaczęłam się kręcić. Właśnie tam jedziemy. Ło, królowo, podwieźćcie? Byłoby wspaniale. Dobra, jedźmy już, proszę. Dawaj, dawaj, dawaj! Kobi, szybko! No już! Zatrzymajcie się! Znowu? Spójrzcie! O! Au! O! Pomocy! O! Moja sztuczka jest lepsza! Potrzebuję pomocy! Raczej kasku, jak mój! O, dobra, ale szybciutko! A! O, Rajuśku! Zostaw to Super Eddiemu! Nie! Zrobimy to razem! Wszystko dobrze? Chyba tak. Właśnie szedłem w stronę tęczy i nagle zrobiło się ciemno. Hej, my tam jedziemy. Podwieźćcie? O tak, dziękuję. Szybko, bo tęcza zniknie. Już jedziemy. Co znowu? Tam, na drzewie. Ale... Nigdy tam nie dojedziemy. Co tu się na pachnące pudle dzieje najlepszego? Jak mamy zdjąć z drzewa te słonie? Jeśli zaparkujemy autobus pod gałęzią, będą mogły zejść na dach. Dobry pomysł. Dziękujemy. Całkiem nieźle, Sophie. Więc wy działajcie, a ja złapię te tęcze, żeby ktokolwiek miał szansę na niej pojeździć. Raz, dwa, trzy... Co się stało, Tesso? Gdzie jest tęcza? Spędziliśmy za dużo czasu na pomaganiu i już zniknęła. Ale co wam zginęło? Nasza tęcza. Już jej nie ma. Tęcza? Ależ to nasza specjalność. Naprawdę? Pewnie. Patrz. Towarzystwie. Na tęczy albo i nie! Jej! Ale super! Ziu! Mm,
robisz? Chcę się pochuśtać, ale nie działa. A jak teraz? Tak! Jej! Proszę! To teraz ja! Super Eddie wam pomoże! Spójrzcie na to! Ła, to tęcza! Jej, wróciła! O, jaka jest piękna! Wracajmy i bawmy się dalej! Łapcie rolki! Ura! Dla każdego coś miłego. Pachnie ładnie! Możemy jeść? Wyjątkowy piracki piknik, Emmo. Dziękuję. Zauważyliście, że te wspaniałe kanapkowe statki pływają po morzu piknikowym? Nie wiedziałam, że piraci lubią takie błyskotki. Naprawdę? Sama to zrobiłaś? Oczywiście, że tak, Tesso. Wszystko zrobiłam sama. Tymi, oto, małymi rękoma. Uwielbiam olśniewać. A wy? Pokażę wam jak. A możemy zjeść? Choć trochę? No. Teraz jest tak emmastycznie. Możemy zaczynać. Witajcie! Cześć, Jack! Ale są pyszne! Dlaczego zachowujesz się, jakbyś był dziką małpką? W domu też tak głośno jesz? Co ja poradzę, że te kanapki są takie dobre? Jack! Co? No nie! Tak chciałam zrobić dla was ten wyjątkowy i emmastyczny piknik piracki. Ale teraz jest, cóż, bałagan. Wybacz. Emma, może rozweseli cię wyprawa? Tak, prawdziwa piracka przygoda. Piracka przygoda, chodźmy! Możemy założyć te kapelusze. Wspaniale! Ja zostanę i popracuję nad układem na moją imprezę taneczną. Juu! O, mogę ci pomóc? O tak, o tak. O, pewnie. Do zobaczenia. Odpływamy, piraci! Hej, hej, już zaczynamy. Przygody czeka smak. I wszystkich was zapraszamy. Śpiewajmy razem tak. Śpiewajmy tak. Razem tak. Czekajcie! Już idę! O! Gdzie się podzieli piraci? Piraci! Ahoj! Juhu! Hej, piraci! Piraci małpki? Na to wygląda! Przestańcie, małpki! Złe małpki! Hej, małpki! O nie! Kapelusz! Wracajcie tu! Mam cię! Grzecznie tak. Hej! A wy jak wyobrażacie sobie najlepszy i najwspanialszy w życiu dzień pirata? No...
odpoczywajcie, a ja, Emma, sprawię, że będzie emmastycznie! No to wspaniale! Do roboty! Czy coś może się nie udać? Już! Jack, mógłbyś zostać moim pomocnikiem i zawołać wszystkie małpki do stołu? Podoba im się. Naprawdę? Oczywiście, bo małpki bardzo lubią błyskotki. A teraz to już całkiem zwariują. Banana burgery! Hej, zejdź ze stołu, siadaj! Hej, chwila! Może usiądźcie! Hej, hej! Usiądźcie! Proszę! Pokażę wam, jak powinno się jeść banany. Ale to są małpki! Zasady obowiązują każdego. Widzicie? Nieźle! Nie, to nie tak! Niedobrze! Ratuj się, kto może! Ale moje idealne pirackie przyjęcie! Chciałam urządzić najfajniejszy piracki dzień na świecie. Pyszne. Sophie, spójrz! Małpki piraci robią to samo, co robi Jack. Ale fajnie. Raczej dziwnie. Niewiarygodne! One naśladują Jacka! Tak to jest z małpkami! Jack, to niezwykłe! Uratowałeś nas! Wspaniale! O tak! Dziękuję! Może to małpie zachowanie nie zawsze jest takie złe. Myślę, że czasem warto pozwolić innym, by byli tym, kim są. A małpki niech będą małpkami i już. Dobrze, pamiętajcie, tak jak to ćwiczyliśmy. Grajcie, Ziggy! Tańczymy, juhu! Jej! Tak! Uhu! O tak, o tak! Impreza, ju! Tak! I skoki, ju! Tak! Stop! Muzyka, stop! Mija. O tak! Mija. Tańczymy! Ju! Mija! Układ tak nie wygląda. Ta impreza jest w stylu Tessy. I powinnaś tańczyć tak, jak pokazałam. Ojej.
Chyba mnie trochę poniosło. Myślę, że Mija tańczyła ładnie. Ja też, zwłaszcza ta część z tym o tak, tańczymy, o tak. To było takie słodkie. Masz świetny układ, ale Mija także. Królik, Misio i Zebra też go lubią. Tesso, inne figury taneczne też są fajne. Tak, Mija miała kilka ciekawych ruchów. Mija, mogłabyś mi pokazać, jak wykonujesz ten... Oczywiście! Droga do odpowiedzialności. W meczu finałowym mamy remis! I publiczność szaleje! Na stadionie zapada cisza, bo na boisku pojawia się Kobi i... Wow! O nie! Moje kanapki z dżemem i masłem orzechowym! Potrzebne nam większe boisko, a mnie nowe kanapki! Naprawdę potrzeba nam więcej miejsca. Żeby można było kopać daleko. Mija chyba potrzebuje lepszych przeciwników. Już wiem! Zagrajmy przeciwko trzem małym świnkom. Mają najlepszy zespół w krainie bajek. Dobry pomysł. Nie martw się, Eddie. Urządzimy piknik. A zrobisz te pyszne kanapki z masłem orzechowym? Pewnie! Zaczynamy, przygody czeka smak i wszystkich was zapraszamy, śpiewajmy razem tak, śpiewajmy tak, razem tak, śpiewajmy tak, razem tak, śpiewajmy tak, hej, hej, już zaczynamy. Czekajcie! Już idę! Spójrzcie na to! Wow! Jej! O tak! To idealne miejsce! Rozstawmy wszystko, żebyśmy po meczu przyszli od razu na piknik. Tak, bo będziemy głodni. Pomogę Sofii robić kanapki. My ustawimy krzesła. Zostaje tylko parasol, który da nam cień. Mija? Rozstawisz ten parasol? Co? O, tak, dobrze! To nie jest parasol. O, cóż, to całkiem proste. A ja muszę poćwiczyć mój mega wykop przed meczem ze świnkami. Już! Eddie jest gotowy do meczu! Tak! Chodźmy! Chodźmy! Tak! Jesteście gotowi? Musimy ustawić bazy! I może trochę poćwiczyć. Trzeba jeszcze rozstawić parasol, bo w tym słońcu stopią nam się kanapki. Mija! A, racja! Parasol! Hi-ya! Nie zaczynajcie bez mnie! Jasi Staś na wzgórze szli po odrobinę wody. Aha! Nagle
jaźdę w górze spadł, a Staś się za nim skoczył. Hej, halo! O, to bajkowa księżniczka! W czym możemy pomóc, wasza wysokość? Dobrze, że pytacie. Możecie rozłożyć parasol nad stołem, żebym mogła, jak księżniczka, pograć w piłkę? Twoje życzenie to dla nas rozkaz. Uwielbiamy rozkładać parasole. Tak, uwielbiamy takie parasole. Tylko jedno pytanie. Co to jest parasol? To. I co mamy teraz z tym zrobić? To łatwe. Poradzicie sobie. Dzięki, muszę biec. Chyba popękałem. O, nic ci nie jest. Co to za strój? O, ja zawsze w tym gram. Ale rozstawiłaś parasol? Zajęłam się tym. A oto trzy małe świnki. Oraz dwa większe prusiaczki. To zaczynamy nasz mecz. Psst! Księżniczko! Zapomniałam o czymś, zaraz wracam, czekajcie! To chce mnie zjeść! Parasole nie zjadają! Już! Nadal jestem cały, ale to niebezpieczne. To tylko parasol. Wystarczy go otworzyć i wsadzić w dziurę w stole. To pa! Ujdź! Znowu chce mnie pożreć! Ojej! Zaczęli bez mnie! Humpty, złap go! Mam go, księżniczko! Raczej on ma ciebie! Trzymaj! Coś podobnego. Hej, Mia. Co tutaj robiłaś? Tak, brakowało nam ciebie. Cóż, ja... I gdzie jest... Parasol. Udało się! Parasol jest nad stołem! Kanapki! O, totalna jajecznica. Poprosiłam ich o pomoc. Cóż, w sumie mieli to zrobić za mnie. I chyba nie wyszło, hm? Nie, przepraszam. Powinnam to zrobić sama. Ale tak bardzo chciałam zagrać w piłkę. A teraz oni wszystko zepsuli. Dobrze, to moja wina. Wiesz, chyba możemy to jakoś naprawić. Tak, przecież jesteśmy drużyną. Naprawdę? Dziękuję wam. Wezmę to, księżniczko. Nie! Znaczy, dzięki, ale zrobię to sama. Tak jak im obiecałam. Tak! Hurra! Jak to zrobiłaś? Chodźcie, zjedzmy coś. Nie wierzę, że nie zagrałam. Wygraliście? Przegraliśmy i to strasznie. Tak, te świnki potrafią grać. Ale po obiedzie gramy jeszcze raz. Przydałaby nam się Mia i jej super strzał. Świetnie! Yeah!
Chodźcie szybko! Kopi pokaże nam, jak zbudować piramidę! No dobrze. Sekret piramidy jest taki, że każdy, ale to każdy z nas ma swoje zadanie. Gotowi? Aha. Tak, jasne. Tak. Zatem Eddie, Sophie i ja będziemy na dole, a Mia i Tessa będą na górze. Nie zapomnij króliczka. Jej, udało się. Udało się. Musimy wytrzymać przez jakiś czas. Wszyscy razem. Uciekaj, siop pszczoło! Uciekaj stąd!